Zapewne macie przekonanie, że ogrzewanie podłogowe jest ciężkie w montażu i nie da się nim ogrzać całego biura albo mieszkania, prawda? Zatrzymajcie się przy mnie przez 2,5 minuty, a wyprowadzę Was z tego błędu. Zobaczcie, jak zamontować ogrzewanie podłogowe w technologii Profi System Standard. Z pewnością o tym, jak przygotować pomieszczenie, dobrać narzędzia czy zaprojektować pracę, nie muszę Wam mówić. Przecież jesteście instalatorami. Fachowcy, wiadomo. Wypoziomowaliście podłogę i myślicie, że najłatwiejsze za Wami. I że teraz zaczną się schody. Nic bardziej mylnego. Po przyklejeniu taśmy brzegowej i zagruntowaniu zaczynamy montaż ogrzewania podłogowego. Profi System Standard to naprawdę bardzo proste. Nieprzypadkowo o tym systemie mówi się weekendowy, czyli jeśli zaczynacie montaż w piątek po południu, w poniedziałek możecie ogrzewać już cały dom. Najpierw układamy jako elementy podłogi pływającej profilowane panele wykonane ze specjalnej odmiany styropianu. W razie konieczności możemy panele na trwałe przykleić do podłoża. Do klejenia możemy użyć zaprawy Sopro, Mapej albo Atlas. Panele kleimy pełnopowierzchniowo. Punkt drugi. Montaż elementów transmisyjnych z blachy aluminiowej. Osiągamy to, wciskając element Omega w wyfrezowanie płyty systemowej. Montaż rurociągu. Rury montujemy poprzez wciśnięcie przewodu w otwór omega blachy transmisyjnej. Punkt czwarty, szafka rozdzielaczowa. Takie szafki mogą być nadtynkowe, jak i podtynkowe, tak jak w tym przypadku. Prócz samego rozdzielacza wyposażonego w zawór odcinający i zawory regulacyjne, w szafce powinny znajdować się belka zasilająca i powrotna, wyposażone w odpowietrzniki i przepływomierze. Brzmi groźnie, tylko dla laików. Gdy rozdzielacz jest już na miejscu, należy go podpiąć do systemu. Wykonujemy podejścia, a następnie montujemy do nich poszczególne pętle i sprawa załatwiona. Ogrzewanie podłogowe w technologii Profi System Standard jest właściwie zainstalowane. Jednak zanim go napełnimy, należy przepłukać rurociąg czystą wodą i wykonać próbę ciśnienia. Pamiętajcie, to absolutnie konieczne. Nasza podłoga będzie w końcu zaczynała przypominać podłogę. I to bardzo cieplutko. Aby tak się stało, pod docelową warstwę podłogi kładziemy podkład. Może to być płyta top, tak jak w tym przypadku. Lub na zaprawie klejowej wzmocnionej matą uzbrojoną w siatkę z włókna szklanego. Tutaj akurat położymy panele, ale wymieniłam dwa rodzaje podkładu, ponieważ nasz system sprawdza się do wszystkich rodzajów podłóg. Z płytek ceramicznych, kamiennych, parkietu, paneli właśnie, a nawet wykładzin. Ta podłoga jest bardzo ciepła i naprawdę łatwo się kładzie. To naprawdę takie proste? Robiłem to, co mi mówiłaś. Nie, to wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Tak, my wykonaliśmy